Katarzyna Zielińska jest nie tylko aktorką, ale również producentem teatralnym. Do tej pory wyprodukowała 3 przedstawienia w Teatrze Muzycznym Roma. A wszystko zaczęło się od udziału w programie rozrywkowym. Kasia podeszła do mnie i powiedziała, słuchaj, no, nauczyliśmy się trochę tańczyć, oboje lubimy śpiewać, może zrobimy razem jakiś spektakl z piosenkami i z elementami tańca. Ale przyznam, że spodziewałem się, że no od pomysłu do realizacji, wymyślenia, co to będzie za spektakl, gdzie my to zrobimy, jakie to będą piosenki, kto to wyreżyseruje, no to minie dużo czasu. Kasia przysłała mi SMS o treści: Kacprze, mam już piosenki, mam reżysera, scenariusz jest prawie gotowy, tytuł Berlin, 4 rano, premiera w kwietniu w Romie. Do zobaczenia. I ja byłem w szoku, ponieważ no, nie spodziewałem się, że w takim czasie można może już domknąć koncepcję spektaklu muzycznego. No i ta koncepcja okazała się bardzo dobra. Przedstawienia okazały się sukcesem komercyjnym. Obecnie nagrywana jest płyta z piosenkami ze spektakli. Wróćmy jednak do Kasi. Kasia ma niezwykłe wyczucie proponowania współpracowników, aktorów, reżysera, scenografa, kostiumologa, muzyka. Ja tego nie odczuwam w ten sposób, że ona jest producentką, czyli kimś zarządzającym, wymyślającym. Po prostu partnersko traktujemy się na scenie. Staramy się wszelkie konflikty łagodzić. Ja też staram się pacyfikować jej nadmierną doskonałość, w tym sensie, że stara się być perfekcjonistką, a te spektakle wbrew pozorom aż takiego perfekcjonizmu nie potrzebują. I przy każdej produkcji artystycznej przychodzi taki moment, kiedy już te nerwy już gdzieś są tutaj tuż pod skórą i wtedy łatwo jest to wybuch i tam się kilka razy z Kasią zdarzyło takie właśnie spięcie, ale ona ma jeszcze jedną fajną cechę. Jest spięcie, jest wybuch, a potem to wszystko po prostu odlatuje w niebyt i dalej jest wesoła, uśmiechnięta, pozytywna Kaśka, z którą super się pracuje.